Cześć wszystkim. Jakiś czas temu pokazałem Wam urządzenie, które w dosyć dużym stopniu ułatwiło mi codzienne korzystanie z samochodu. Konkretnie był to moduł, który sprawił, że Android Auto, które jest przewodowe w moim samochodzie, nagle stało się bezprzewodowe. No ale dostałem od Was sporo zapytań. Ej, ale fajnie Android Auto, ale co z iPhone'em i z CarPlayem? Co z CarPlayem? Z CarPlayem to. Zapraszam na test. No jak widzicie, mam dzisiaj nawet dwa urządzenia, chociaż to jest praktycznie to samo. O różnicach powiemy sobie na końcu. Jedno to U2 R Pro, drugie U2 R, oba marki Ottocast. I teraz tak, tu jest sprawa o tyle prosta, że nie ma co robić jakichś bardzo długich unboxingów, pokazywać nie wiadomo co tutaj jest. Bo zobaczcie, w tym pudełku mamy tak naprawdę samo urządzenie, papierologię i kabel. A w zasadzie dwa kable do USB-C i do USB starego typu. Także jakiejś długiej prezentacji tutaj robił nie będę. Tym bardziej, że zobaczcie, jak to jest proste, jak prosto z tego korzystać. Ja korzystałem z jednego i z drugiego, to jest konkretnie U2 R Pro i zobaczcie, co musicie zrobić. Wpinamy to urządzenie do odpowiedniego portu USB. I to jest w zasadzie tyle. Zostaje oczywiście sparować telefon, ale sprawdźmy sobie, jak to działa w praktyce. Czyli uruchamiamy samochód. Normalnie musiałbym już podłączać kabel. Jeśli jeździcie samochodem tak jak ja, czyli wsiadacie do niego i wysiadacie wiele razy dziennie, to jest naprawdę zbawienne. No i zobaczcie. Apple CarPlay jest, że tak powiem, ciemny. Zobaczymy, za ile się podświetli. Już mamy podświetlony, także minęło, nie wiem, może 10 sekund. I jak widzicie, mamy tutaj bezprzewodowe połączenie z Apple CarPlayem. Rozwodzić się na tym, jak działa CarPlay, nie będę, bo to jest bez sensu, bo myślę, że wszyscy to wiemy. Powiem parę rzeczy odnośnie mojego testu, odnośnie tego, jak to wszystko działało, bo mam tutaj parę spostrzeżeń. Wyłączymy sobie tylko samochód i teraz tak. Mam tutaj, tak jak widzieliście, dwa urządzenia. Jedno to jest U2 R Pro, drugie, że tak powiem, zwykłe U2 R. I jeśli zastanawialibyście się, które wybrać, to różnice nie są duże, tak jak powiedziałem, a wyglądają one tak. W zwykłym U2 R nie ma żadnego przycisku. Natomiast w wersji Pro taki przycisk mamy. Co on daje? Jednokrotne naciśnięcie przycisku rozparowuje telefon, który macie w tej chwili podłączony i możecie sobie szybko podłączyć jakiś inny. Jak przytrzymacie ten przycisk przez 3 sekundy, to urządzenie wejdzie w tryb aktualizacji, a jak przytrzymacie przez 10 sekund, to powróci do ustawień fabrycznych. To nie jest nic, za co na przykład ja bym dopłacił. Natomiast jaka jest taka podstawowa różnica? U2 R Pro ma lepszy procesor, co wiąże się z tym, że, tak zauważyłem, to urządzenie się szybciej łączy. Nie wiedziałem, jakiego użyć słowa, czy dużo szybciej. Producent podaje, że to jest jakieś 30%. I ja sobie próbowałem to jakoś tam ze stoperem liczyć. Mniej więcej to tak wychodzi. Jedno powiedzmy 15 sekund, drugie 10. Jeśli to jest dla Was różnica, no to może warto dopłacić. Ale druga taka różnica, czy może trzecia, którą najbardziej zauważyłem, to po prostu, mówię o U2 R Pro, ono po prostu działa szybciej. A może lepszym słowem będzie płynniej. I to, co jeszcze zauważyłem, to wydaje mi się, że jest lepsza jakość dźwięku. I to zarówno podczas rozmów telefonicznych, jak i podczas słuchania muzyki Spotify'a. Żeby było jasne, to nie jest tak, że w zwykłym jest źle, a w tym Pro jest super. W tym zwykłym jest bardzo dobrze, a w Pro jest jeszcze lepiej. Także to jest taka różnica. Jak to jest dla Was ważne, to może warto dopłacić, ale to nie jest tak, że to słabsze jest jakieś złe. One są na bardzo podobnym poziomie. Co jeszcze jest ważne w przypadku takiego urządzenia? Jeśli oglądaliście test mojego urządzenia od Android Auto, ja używam tego, od firmy CarLinki, to ja mówiłem, że to mi się potrafiło czasem rozłączyć. Zrobię teraz aktualizację po chyba już kilku miesiącach. Tak się działo na początku. Nie wiem, czy ten samochód, telefon się siebie nauczymy. W tej chwili tak się nie dzieje w ogóle. A w przypadku urządzenia od Ottocast, no i iPhone'a oczywiście od CarPlaya, bo o nim mówimy, nie stało się tak ani razu. Tylko teraz jedna rzecz. Ja wtedy sprawdziłem to wszystko z jednym telefonem i ze swoim samochodem. Teraz zrobiłem to na trzech autach. Jednym była moja Insignia, to jest 2019 rok. Drugim było Volvo S60, sprawdził to Grzesiek, którego pewnie też znacie z kanału. No i trzecim był Citroen C5 Aircross, jeśli dobrze pamiętam. I w każdym samochodzie działało to trochę inaczej. W dużym skrócie, u mnie to działało super, nic się nie rozłączało. W Citroenie też było bardzo dobrze, a w Volvo było różnie. Z tego, co mówił Grzesiek, zdarzyło się, że coś tam mu się rozłączyło, coś mu się zacięło, więc pamiętajcie, że tutaj są trzy zmienne, czyli samochód, telefon i urządzenie. I jeśli gdzieś tutaj jest problem, w którymś punkcie,
No to może to być różnie. To, że u mnie działa świetnie, nie znaczy, że u Was będzie tak samo. Pamiętajcie o tym, ja się jeszcze za chwilę do tego odniosę. No i jeszcze jedna dziwna różnica, którą zauważyłem. W Insignia, jak na przykład macie mapę, to żeby ją oddalić, trzeba czy gdzieś przesunąć w bok, trzeba używać takich przycisków. To jest dziwne, nie działa tak, jak, że tak powiem, w telefonie takie dotykanie palcami po mapie. Myślałem, że tak jest po prostu w tym urządzeniu, ale Grzesiek powiedział, że podłączył u siebie, no i było już normalnie tak jak w telefonie, że mogliście sobie szybko oddalać, przybliżać, więc są tutaj pewne różnice, chociaż one duże nie są, mówię o obsłudze, no a odnośnie tego rozłączania się czy po prostu działania, no to tak jak mówię, na pewno zależy to od konkretnego przypadku i połączenia tych trzech rzeczy, tych trzech punktów. W każdym razie podsumowując i przechodząc jeszcze do dwóch bardzo ważnych punktów. Ja jestem z tego urządzenia mega zadowolony. Powiem szczerze, że jak zamówiłbym dzisiaj samochód, w którym Android Auto czy Apple CarPlay w tym przypadku byłyby przewodowe, to chyba zanim zamówiłbym, nie wiem, płyn do spryskiwaczy, czy kupił gdzieś na stacji, to zamówiłbym takie urządzenie. Jeśli korzystacie z samochodu tak jak ja, czyli wsiadacie do niego dość często, to jest zbawienne. Oczywiście to nie jest jakiś wielki problem po prostu podłączyć kabel, ale naprawdę korzysta mi się z tego samochodu o niebo wygodniej. Ja nie wyobrażam sobie jeżdżenia chociażby bez mapy, tak się do tego przyzwyczaiłem, bo to nie chodzi o to, że ja nie wiem gdzie jadę, tylko po prostu wsiadam do samochodu, nie wiem, wracam do domu i widzę czy jest korek. Jak jest, to sobie jadę jakoś inaczej, mapa mi to pokazuje, więc to jest kapitalna sprawa. Nie powiedziałem jeszcze o cenach. Urządzenie U2R kosztuje w tej chwili 290 zł, a U2R Pro 390 zł, czyli mamy stówkę różnicy. Jeśli chcielibyście sobie kupić takie urządzenie, czy do CarPlaya, czy do Android Auto, to wchodząc na stronę partstore.pl, czyli sklepu, z którym ja już od dłuższego czasu współpracuję, od którego mam te urządzenia, z którego mam swoje urządzenie, to wpisując kod OTTO10 dostaniecie 10% zniżki. Czyli przykładowo to droższe urządzenie, które kosztuje w tej chwili 390 zł, po zniżce kupicie za jakieś 350. Wysyłkę macie gratis, także super. Ale jeszcze jedno, jeśli na przykład boicie się, czy to na pewno zadziała z Waszym samochodem, to też jeśli oglądaliście test mojego urządzenia, czy czytaliście komentarze, to wiecie, że chłopaki po prostu jeśli nie działa, oddadzą Wam pieniądze. Tam powiedzmy była taka proporcja, że na 10 osób 9 było mega zadowolonych, ta jedna, której to nie zadziałało, dostała zwrot pieniędzy, więc w zasadzie niczym nie ryzykujecie. Ten kod, OTTO10 przypominam, wieczny nie będzie, także jeśli się nad czymś takim zastanawiacie, to naprawdę polecam. Kapitalna sprawa, ja z tego korzystam, może nie z tego, tylko z CarLinkita, bo ja korzystam z Android Auto, ale z tego też korzystałem przez jakieś ostatnie 3 tygodnie z telefonem żony i to jest fantastyczna sprawa. Jeśli macie jakieś pytania, czekam w komentarzach, także piszcie. No a przede wszystkim, jeśli zastanawiacie się nad czymś takim, to chyba już nie ma nad czym. Do boju. Dzięki. Trzymajcie się. Cześć.